Moi drodzy, chłopi. Film, na który czekam z niecierpliwością, w październiku wchodzi. Chłopi to film ludzi, którzy są odpowiedzialni za twojego Vincenta. Tutaj słuchaczom trzeba to wytłumaczyć. Twój Vincent był nominowany do Oscara. Jest to, no właśnie, jak to nazwać? Jak się gra w takim filmie, który de facto dla laika jest animacją? Pani? Dla dorosłych. Animacją dla dorosłych. To jest bardzo dwuznaczne. Animacja dla dorosłych. Właśnie. Brzmi, nie? Ja, no to ta kategoria jest taka może nie do końca szczęśliwa, ja tak i dosyć myślę. Ekskluzywna. I dosyć taka też dla niektórych może być niezrozumiała, bo przecież tak naprawdę to nie jest film tylko rysowany czy malowany, tylko to jest film grany normalnie tak jak fabuła. Jak w praktyce to wyglądało? Pani Baka, wielu innych wspaniałych no aktorów? Kamila Urzędowska, która gra Jagnę i tak dalej. Ty grasz Marcjannę Pacześ, czyli matkę Paczesiową, co wspomniałeś, tutaj mi wspomniałeś, że wolałabym zagrać Jagnę. Ale to ci mówiłem prywatnie, że twoje zespół cech psychofizycznych mógłby, ewidentnie dąży w kierunku Jagny. To był normalny plan? Przed laty. Tak. Dobra, to najpierw Kubie proszę odpowiedzieć. Odpowiadam ci. Dobra. Tak, to był normalny plan, z tym, że graliśmy dużo w studio na tych green screenach, tak? Gdzie sobie musiałeś wyobrazić, że na przykład tu będzie przelatywał ptak, czy tam bocian, czy coś takiego, ale to już jakby, ale graliśmy normalnie, normalnymi emocjami. Tyle tylko, że w tym trochę języku, a dyć, a zalisz, a coś, a tak. Technicznie, się było... A światła, czy to wszystko potem oni słuchajcie, to było tak pięknie, jak równie pięknie jest teraz po namalowaniu, też to światło, które tam było, no bo przecież tak naprawdę no, kadry i atmosferę maluje się, no co tu dużo mówić, no światłem i emocjami tego dialogu, który akurat jest tej sceny. Natomiast później DK, czyli Doroty Kobieli i Hugh Welshmanów, nastąpiło poklatkowe namalowanie, znaczy każda z klatek została pomalowana, czyli teraz już mogę powiedzieć, po premierze podeszli do mnie ci, którzy nas malowali i jedna z pań mówiła, ja pani twarz bardzo dobrze znam, bo ja panią malowałam. Więc jak gdyby trud niewiarygodny, to znaczy to nie jest... Ja się zawsze też zastanawiam, teraz zacząłem się zastanawiać, czy to nie przykryło naszych emocji. No bo takie sugestie, że o ile Vincent trochę z natury tematu był malarski, to tutaj to malarstwo poszło w kierunku tego, że nie jest artystyczne, tylko ma być ładne. Jest ładne, ale co jest, wiesz, bo ty też nie widziałeś filmu jeszcze. Nie, mimo wypowiadali różne. Film jest szalenie... jak na animację, dynamiczny poprzez to, jak on został zagrany. Bo myśmy naprawdę grali autentycznie dramatyczne sceny, takie jakie były wymagane od nas. Bez żadnego w domyśle z tyłu głowy, że to będzie pomalowane, to może ja coś nie dogram, bo to i tak nie ma znaczenia. Właśnie nie. I przez to ten film ma tempo, którego być tak, aż tak nie miał swój Vincent, bo widziałam. To była jakby inna materia i z racji tego, że to było o malarzu. Vincent jest bardziej impresją. Prawda? Jest tutaj impresją. Jest podobno fabuła, tak. Natomiast mnie na przykład aż było żal, że niektóre obrazy, bo było tempo tak zawrotne jest, że nie zostały trochę przetrzymane, wiesz, tak jak tam ten Wyczółkowski czy ten Ruszyc, że to aż jakby aż się prosiło. Natomiast pokazanie tych 4,5 roku, jak to jest, tej zmienności i też zmienności nastrojów w ludziach. Czy jest scena książkowa, w której Parobek Kuba odrąbuje sobie nogę? Nie ma. A widzisz. A słuchajcie, jak z powieści... Dlaczego nie ma? Nie wiem, to zapytaj. Była moja ulubiona literacka scena. To prawda. No. Ale ja też tego żałuję. No, w ogóle nie ma tego wątku. No, ale słuchajcie, no jak z takiej cegły wybrać to na ile? Na 100, ile 116 minut, czy ileś jest film, więc... Tak, no z 4,5 roku myślę, ciężko. Że też się to się jakoś wokół toczy Jagny. Matki, która popychają w ramiona tego najbogatszego wdowca Macieja Boryny. Macieja Boryny, świetny zresztą mój kolega z Wybrzeża, o, z którym Mirosław. Graliśmy Mirosław, który jak się dowiedział, że ma grać Borynę, to mnie rozśmieszyło, bo przeczytałam w jego wniecie, to już?